Dzień dobry, witam w kartach dnia na środę. I znowu mi wypadła karta, która pojawiła się w sercu rozkładu w dniu wczorajszym, czyli powrót do przeszłości. Może to będzie w ogóle taki cały tydzień tego powrotu do przeszłości. Gwiazda to jest spotkanie w większym gronie. Może będziecie mieć ochotę na to, żeby zorganizować jakieś spotkania. I co mi się na środę pokazuje? W środę przyjdzie do Was coś, na co dosyć długo czekaliście. Będziecie cieszyć się jak dzieci. Będzie to coś bardzo pozytywnego pod względem emocjonalnym. Mimo że my pokazaliśmy się w tym głupcu, czyli to będzie takie poczucie, że no nie mogę się czegoś doczekać. Tak długo na to czekałam. I po prostu podskakuję z nogi na nogę. Cieszę się niesamowicie, ale jednocześnie tutaj mi się w tym królu kielichów taka dojrzałość pokazała. Czyli na zewnątrz jestem jak dziecko, wygłupiam się jak dziecko, ale ja wiem, ile mnie to kosztowało, to, co teraz do mnie przychodzi. Ile walk stoczyłam, żeby to się ziściło. Ale jednocześnie też z tyłu głowy będziecie mieć takie poczucie, że jeszcze trochę pracy przed Wami. Że to nie jest coś skończonego. Że być może w środę pojawi się jakaś weryfikacja. Być może część tego, na co czekaliście, do Was przyjdzie. Ale to nie będzie jeszcze koniec. Trzeba będzie jeszcze nad tym popracować. W innej interpretacji tego rozkładu powiedziałabym, że przed Wami może pojawić się jakaś propozycja, coś nowego, jakaś możliwość do realizacji i to jest tak do 3 miesięcy. I ta propozycja może paść od tego króla kielichów, od kogoś, komu ufacie, kto jest Wam bliski, nawet jeżeli macie takie kontakty oficjalne, to i tak tutaj ta osoba ma w sobie takie dobro, budzi zaufanie. Także mam wrażenie, że Wy pójdziecie w stronę tej propozycji. Natomiast będziecie świadomi tego, że trochę pokomplikuje Wam się sytuacja w taki Wasz spokój wewnętrzny i zewnętrzny jednocześnie. Dlatego, że okaże się, że trzeba będzie wcisnąć w wasz napięty już i tak prawdopodobnie grafik jakieś dodatkowe obowiązki. I te obowiązki prawdopodobnie będziecie wykonywać po godzinach. Tak mi się to tutaj pokazało. Także dwie możliwości interpretacji. To jest rozkład ogólny, zawsze jakby daje możliwość tego, żeby też dopasować te mechanizmy do swojej sytuacji. Informacja dla Was jest taka, że możecie zaufać temu królowi kielichów i propozycja od niego to faktycznie jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, ale dzięki temu nabierzecie doświadczenia i może Wam się to opłacić pod kątem finansowym, jakiś dodatkowy zastrzyk, ale też przede wszystkim znajomości będziecie mieć takie, które Wam pomogą. Tak więc na środę taki ciekawy rozkład mi się pokazał, jeśli chodzi o kartę dnia. Wszystkiego dobrego, kochani, słyszymy się już w czwartek.